Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie 1 z 10. Dzisiaj zajmę się liczbą uczestników w poszczególnych krajach. Mimo że ten turniej powstał w Wielkiej Brytanii, w której aktualnie przeżywa swój renesans, nie jest żadną tajemnicą, że największy sukces odniósł w Polsce. Co prawda nie był importowany do jakiejś specjalnej, niedużej liczby krajów, ponieważ Polska, Niemcy, Węgry, Grecja i Szwecja, no to 5 krajów. Z oryginalną Wielką Brytanią razem jest 6. Liczby zawodników w różnych wersjach się powtarzają. Nie są takie same jak w oryginale, ponieważ zrobienie tego turnieju na 15 uczestników, no to wymaga jednak odwagi, ponieważ należy się liczyć z tym, że liczba zawodników, uczestników ewentualnych może się szybko skończyć. Ale mimo to w Polsce od 22 lat ten turniej bije o rekordy popularności i jest uznawany za ostatni prawdziwy teleturniej. Również w Wielkiej Brytanii, jak już mówiłem, przeżywa renesans. Teraz jakieś 2 lata temu wskrzeszono ten teleturniej 15-1, a od 8 lat również cieszy się niezmienną popularnością w Szwecji, gdzie już szwedzka telewizja SVT2, czyli tak samo jak polska dwójka, tak samo szwedzka dwójka emituje szwedzką wersję. Szwedzka wersja już w zeszłym roku przekroczyła 1000 odcinków. 1200 jest coś w tej chwili. Ale to nie jest temat naszego dzisiejszego odcinka. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę na liczbę uczestników w niektórych krajach świata, w niektórych krajach Europy. Na zdjęciu mamy Tadeusza Sznuka i Johna M. Lewisa. Zdjęcie jest z roku 1994. John M. Lewis to jest twórca 15-1. A pod spodem mamy liczby zawodników w poszczególnych krajach. I tak. 8 zawodników. Gdzie jest 8 zawodników? W Szwecji. Właśnie w Szwecji. Szwecja nie jest zbyt ludnym krajem. Ma kilka milionów mieszkańców, to też emisja tego programu od poniedziałku do piątku wymaga wyrzeczeń. Dzięki temu w szwedzkiej wersji jest 8 zawodników w jednym odcinku. 9. 9 zawodników miała wersja węgierska, która była nadawana w latach 90. na antenie również publicznej telewizji MTV. MTV to nie ma nic wspólnego z MTV, to jest Magyar Televízió, a nie Music Television, to taki skrót dla telewizji węgierskiej. Tam właśnie było 9 uczestników. 10 to jest oczywiście Polska, ale także Grecja oraz w późniejszym okresie Niemcy. 12 to są Niemcy, ponieważ oryginalnie niemiecka wersja 1 gegen jeder startowała, to było 12 zawodników w każdym odcinku. Potem w okolicach roku 2000 ta liczba stopniała do 10. 15 to jest oczywiście oryginalna Wielka Brytania. I nigdzie indziej nie ma tylu uczestników, co właśnie w Wielkiej Brytanii. 15. No i jeszcze jest ta czerwona 20. Co to może być? No, jak myślicie? Już śpieszę z odpowiedzią. Kiedy ten projekt powstawał pod koniec lat 80., pierwotnym założeniem Johna M. Lewisa było, że w tym teleturnieju weźmie udział 20 uczestników co odcinek. To był projekt oryginalny, ale później sprawę przemyślano i Brytyjczycy doszli do wniosku, że jednak lepsza będzie 15 i tak już zostało i tak jest do dziś. No i to wszystko, jeśli chodzi o liczby uczestników 1 z 10 w poszczególnych krajach. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.